Cześć YouTubie, witam bardzo serdecznie w Batchlogu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na kilka ciekawych tematów. Przede wszystkim powspominamy sobie Gears of War na cześć zbliżającej się premiery Gears of War 3, która już chyba za 2 albo 3 tygodnie trafi do sklepów i bardzo się z tego cieszę, ponieważ według mnie to jest jedna z najfajniejszych serii w ogóle obecnych na tej generacji konsol. Ale właśnie zanim przejdziemy do meritum, czyli Gears of 3, zastanówmy się nad tym, Gears of War 3 w tym momencie jest ostatnim bastionem hardkorowych gier dla Xboxa 360. Oprócz Forcy, tylko że Forza to wiadomo, co są wyścigi, to jest troszkę inna rozmowa. To skłania do zastanowienia się, dlaczego jakby Microsoft pozostawia na aż takim lodzie hardkorowych graczy, posiadaczy platformy Microsoftu, ponieważ Microsoft w tym momencie oferuje im przede wszystkim to, że jest na przykład czasowy ekskluzyw na DLC do Call of Duty. To jest jakby duże wydarzenie na tegorocznej, znaczy właśnie duże, trochę tak złośliwie mówię, wydarzenie tegorocznej konferencji Microsoftu na E3. Mamy dorzuconą do zbliżających się gier funkcjonalność Kinecta, czyli Kinect w Mass Effectie, Kinect w Forzie właśnie, Kinect w Ghost Reconie nowym, Future Soldier. I oczywiście mamy tego Kinecta, czyli wejście w kontrolery ruchu i w casualowy segment rynku. I jak zestawimy to wszystko ze sobą, okazuje się, że hardkorowi gracze zostają w tym momencie troszkę na lodzie, jeśli chodzi o konsolę Microsoftu. Oczywiście jeśli mówimy o tytułach ekskluzywnych, bo jakby pomijam tutaj fakt, że większość gier i tak wychodzi na wszystkie platformy. No i dobrze, i tak powinno być. Naprawdę bardzo się z tego cieszę, że wszyscy mogą grać we wszystko, no ale jednak jak już porównujemy platformy ze sobą, to ekskluzywy są całkiem sensowną płaszczyzną robienia tego i tak się mówi, że ekskluzywy sprzedają konsole tak naprawdę. I z drugiej strony mamy Sony, które cały czas coś wydaje. I znaczy już tak mniejsza prawda, no teraz wychodzi Resistance, w piątek ma swoją premierę, Resistance 3, swoją drogą no wychodzi tam w polskiej wersji językowej czy coś. Ja troszkę już pograłem w Resistance 3, jutro go zobaczycie na TV Gry, albo w środę, nie chcę obiecywać tak na 100%. Całkiem fajna gierka, oczywiście nie jest to Liga Gearsów, ale jednak Sony w tym momencie lepiej dba o swoich klientów, no. Ale to jest wszystko tak tytułem wstępu, ponieważ naszym dzisiejszym bohaterem jest Gears of War. Mam tutaj tylko pierwszą część, ponieważ moja dwójka jest komuś tam pożyczona i będę musiał dociec do tego komu, ponieważ chcę sobie jeszcze tę serię odświeżyć przed premierą trójki. To jest naprawdę rewelacyjna gra, słuchajcie. Kiedy Gears of War wyszło, to był ten sam miesiąc co premiera PS3 bodajże i to był ciekawy moment w ogóle. Z jednej strony mieliśmy pierwszą falę ekskluzywów na PS3, czyli co tam było? MotorStorm był na przykład tytuł startowy. Pierwszy Resistance, to swoją drogą zabawny zbieg okoliczności. Czyli takie gry jeszcze mocno niedoszlifowane i mocno niedorobione. No to nie były z najwyższej półki produkcje. A z drugiej strony Xbox, który był już dostępny na rynku od bodajże roku, dowalił po prostu z najcięższego moździerza jaki jest, czyli produkcja Epic Games, twórcy Unreala, jakby dyrekcja artystyczna Cliffa Bleszyńskiego, no po prostu wszystko co się dało wpakowano do Gears of War i stworzono grę, która wyznaczyła pewnego rodzaju standard, jeśli chodzi o strzelanki TPP tej generacji. Przede wszystkim dlaczego? Systemem osłon. System osłon to jest wielka... Oczywiście Gearsy nie wymyśliły systemu osłon, broń Boże, ale sposób w jaki Epic Games to zrobił w tej grze, wielu próbowało to podrobić i jeszcze nikomu się tak naprawdę nie udało. I Gears of War dla mnie wciąż jest praktycznie idealne pod tym względem. Sposób w jaki nasi bohaterowie się poruszają po mapie i sposób w jaki wchodzą pod osłony, w jaki przeskakują zasłony pod osłonę, to jest cały czas standard rynkowy, naprawdę. To jest jedno. Druga rzecz, która dla mnie jest w Gearsach bardzo charakterystyczna, to jest takie pojęcie jak metryka świata gry. To jest dość może mało znane, więc szybciutko powiem o co chodzi.
główny bohater w każdej grze ma jakieś swoje wymiary, prawda? Wysokość, szerokość i do tego dochodzi na przykład wymiar o nazwie długość skoku, wysokość skoku i tak dalej. Cały świat jest dostosowany do tych wymiarów. To znaczy, jeśli zagracie sobie w jakąś grę i zobaczycie, że na przykład możemy gdzieś skakać, to wszystkie te odległości, na które wskakujemy, to są jakieś wielokrotności wysokości skoku. Wiecie, o co chodzi? W ten sposób jakby projektuje się poziomy, żeby było wiadomo, gdzie można wskoczyć, a gdzie nie można. To musi być wyraźnie widać, żeby gra była grywalna, tak jakby, bo nic tak nie frustruje, jak jakby taka krawędź, na którą wydaje się, że możemy wskoczyć, a tam się okazuje, że niewidzialna ściana i puf. No. Więc jeśli chodzi o metrykę świata, to Gears of War bardzo dużo ciekawych rzeczy wprowadził. Przede wszystkim tą wszechogarniającą wielkość wszystkiego. Bohaterowie są ogromni, relatywnie, przeciwnicy są ogromni, celowniki są ogromne, wszystko jest strasznie duże w tej grze. I to daje niesamowite poczucie takiej mięsistości, solidności, takiego żelastwa ciężkiego. I grając w tę grę po prostu czujesz się takim ociężałym skurczybykiem, który ledwo się rusza spod ciężkiej zbroi i dzierży w ogóle 50-kilogramowego gana. I tak całościowo tworzy to niesamowity naprawdę obraz. I wydaje mi się, że coś takiego też nie zostało nigdy podrobione w żadnej grze. Możemy to na przykład z takim Killzone'em zestawić, który też idzie w taką ciężką żeliwność, ale robi to dużo gorzej według mnie. No i to też skłania do zastanowienia, dlaczego tak jest. No to są jakby dwie najważniejsze rzeczy dla mnie w Gears of War. W pierwszej części już, a dwójka, tak jak mówiono, bigger, better, more badass, była większa, była bardziej zróżnicowana, była taka mniej u podstaw, bo w ogóle jeśli chcecie, jeśli nie graliście w Gears of War, a swoją drogą na PC-cie jest tylko jedynka, więc pecetowcy sorry, słabo to widzę, więc jeśli chcecie sobie nadrobić, zagrajcie najpierw w jedynkę, a potem w dwójkę. Wiem, że to jest oczywiście bardzo logiczne, co mówię, ale jeśli was kusi zrobić to w drugą stronę, nie róbcie tego, ponieważ po grze w dwójce jedynka wyda się wam trochę monotonna. Jedynka jest taka bardzo jakby nie bawi się konwencją jeszcze. Ona te konwencje tworzy i jakby przez pryzmat jedynki fajnie się gra w dwójkę, bo widzimy, co jest nowego, co się pozmieniało, jakie usprawnienia zostały poczynione, więc warto w tej kolejności i weźcie tutaj moje słowo, że naprawdę bardzo wam polecam zagrać najpierw w jedynkę, potem w dwójkę. No i co? No i dwójka w ogóle była lepsza, dłuższa, czy lepsza, no. Ja w ogóle słabo stoję z multiplayerem w tej serii. Nigdy się nie wkręciłem w multika w Gears of War. Może to jest jakiś duży błąd z mojej strony, ale też, no, kampania mi się tak podoba, że naprawdę to mi wystarczy do szczęścia. I bardzo czekam na zwieńczenie tej kampanii w trójce. Przeszedłem już pierwszy akt Gears of War 3 na takim evencie w Hamburgu, jakby moje wrażenie na gry online można przeczytać, więc zachęcam, jeśli nie czytaliście. I też wywiad przeprowadzałem z producentem Gears of War 3, więc jakby mam podstawy wierzyć, że ta gra będzie naprawdę świetna i nie mogę się doczekać i strasznie chcę już położyć na niej swoje łapy. Oczywiście te fundamenty serii Gears of War, które wymieniłem na samym początku, one tam będą, ale mam nadzieję, że będzie też więcej kontentu, czyli więcej treści fabularnej, więcej takiego mięsa fabularnego, więcej zaplecza poszczególnych postaci. To jest ciekawe. Właśnie dwójka, bardzo jeden z najbardziej zapamiętywalnych momentów w Gears of War 2, to jest konfrontacja, no spotkanie Dominika Santiago, czyli takiego sidekicka, głównego bohatera, z jego żoną. I to jest taki moment, który pamięta się po prostu na lata. I mam wrażenie, i pierwszy akt Gears of War 3 każe mi uważać, że tam będzie tego jeszcze więcej. Tego rodzaju fabularnej treści, która jest niepowtarzalna i tworzy takie zapamiętywalne momenty. Więc polecam wam w ogóle poznać Gears of War, jeśli jeszcze nie poznaliście, i zagrać sobie, bo też to, od czego wyszedłem. Ostatni bastion hardkorowych, ekskluzywnych gier na Xboxa 360. Uszanujmy to i dajmy po prostu Microsoftowi znać, że jesteśmy tutaj cały czas. I tak jakby dajmy Microsoftowi motywację, żeby wciąż robił hardkorowe gry na swoją platformę. A już tak całkiem kończąc,
Teraz mam w tle grę pod tytułem Flower, więc jeśli chcecie się zrelaksować przed premierą Gears of War 3 i macie ochotę na coś z zupełnie innej beczki, tak mi się przypomniała ta gra, jest bardzo fajna, to jest gra Genova Chena, czyli projektanta gry Flow, to tam lataliśmy sobie takim plemnikiem, mikrobem po jakimś tam oceanie. W Flower jako płatek kwiatka, tak się mówi, płatek kwiatka, poruszamy się po łące i zbieramy inne listki. No taki maksymalny chill, ale warto zagrać, ponieważ ta gra jest taka bardzo niedopowiedziana, taką ma narrację dość charakterystyczną dla gier niezależnych, to znaczy nic tu nie jest powiedziane wprost, musimy się troszkę domyślać tego, co się dzieje. I wydaje mi się, że dobrym przygotowaniem do maksymalnego rozpizdu z Gears of War będzie zagranie sobie właśnie w chociażby w taki Flower. Teraz w ogóle mam ciekawe zadanie, zagrać w grę jakby nie widząc jej. No to jest fajne, bo w ogóle sterujemy tutaj Six-Axisem, czyli tym jakby żyroskopem wbudowanym wpada. No ale dobra, słuchajcie, to już was nie będę nudzić. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, jak wy czekacie na Gears of War, czy lubicie tę serię, czy nie, czy macie ją gdzieś. Możemy coś podyskutować na ten temat. Gears of War 3. Ja w każdym razie bardzo czekam i będę się relaksować grając we Flower, czekając na nią oraz nadrabiając, czy raczej przypominając sobie poprzednie dwie części. Wam polecam to samo. Trzymajcie się i na razie.